Czwarta wersja tarczy antykryzysowej została już uchwalona przez Sejm i wkrótce można spodziewać się tego, że jej przepisy wejdą w życie. Przewiduje ona wydłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Przypomnę, jest to ten zasiłek, który przysługuje rodzicom dzieci do lat 8, które nie mają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o niepełnosprawności i które nie uczęszczają do placówek oświatowych z powodu koronawirusa. Wydłużono dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 25 maja do 28 czerwca 2020 roku. Więc mimo tego, że proces legislacyjny jeszcze się nie zakończył, rodzice dzieci do lat 8 mogą składać już wnioski o to świadczenie. I Zakład Ubezpieczeń Społecznych wnioski te będzie już przyjmował. Tak samo płatnicy składek, którzy zajmują się wypłatą zasiłków, powinni takie wnioski już od uprawnionych osób przyjmować. Wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego nastąpi po uchwaleniu ustawy, po jej wejściu w życie.